Audycja popularno-naukowa. Generał, mąż stanu i teoretyk wojskowości. Organizator ruchu oporu we Francji w czasie II wojny światowej. Człowiek roku 1958 według magazynu Time. Charles de Gaulle. Dokładnie 65 lat temu kolegium elektorskie wybrało go na 18 prezydenta Francji. Jak z dzisiejszej perspektywy ocenia się jego działalność, między innymi czasy prezydentury? Oto zapytam znawcę Francji i stosunków międzynarodowych, a także pisarza, hrabiego Jana Romana Potockiego. Dobry wieczór. Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu. Jest pan autorem albumu o sojuszu polsko-francuskim sprzed ponad 100 lat, Braterstwo broni. I w związku z tym na generała de Gaulle'a patrzy pan przez pryzmat przede wszystkim jego młodości, gdy jeszcze generałem nie był. Tak jest, tak jest. De Gaulle został wzięty do niewoli w 16 roku pod Verdun i prawie 3 lata siedział w różnych więzieniach niemieckich, z których chciał uciec. Udało mu się parokrotnie, ale zawsze był chwytany z powrotem. Powiem w nawiasie, że w jednych z tych ostatnich, gdzie byli zgromadzeni najbardziej uparci oficerowie z różnych stron, był również Michail Nikolajewicz Tuchaczewski, którego de Gaulle spotka parę lat później na polu bitwy. Więc de Gaulle jest wyzwolony w 18 roku, no i stracił 3 lata nie robiąc nic, co go bardzo frustrowało, pisał, myślał, ale nie walczył, więc chciał absolutnie nadrobić stracony czas i jedyna okazja, która się przedstawiła, była dołączenie się do armii Halera, czyli do armii polskiej we Francji, która była w trakcie formowania i wysyłania do Polski na wiosnę 19 roku. Więc de Gaulle kapitanem był, został wysłany jako instruktor piechoty. Jego pierwsze miejsce w Polsce to był Modlin. Czyli troszkę przypadek, ale taki szczęśliwy przypadek, no bo dzięki temu de Gaulle nauczył się dużo o armii i to nie tylko w swojej ojczyźnie. To znaczy przypadek dla niego tak, ale dla Francji nie, ponieważ pokój w Wersalu był nie najlepiej stworzony, napisany z różnych powodów dla Francji, dla jej bezpieczeństwa i Niemcy miały w pewnym sensie wolne ręce na wschodzie. I Francuzi, przede wszystkim Foch, mieli obsesję, ale słowo obsesja nie jest za mocne, żeby szachować Niemcy od wschodu przez różne kraje, sojusze z różnymi krajami ościennymi, między innymi Polska. Więc silna Polska to oznaczało słabe Niemcy. Silne Niemcy oznaczało słabą Polskę. Więc Foch i ogólnie rząd francuski, szczególnie premier Milhon, zrobili wszystko, żeby pomóc Polsce, żeby się bronić przeciwko Niemcom, powstanie wielkopolskie, ale potem przeciwko Ukraińcom, a potem w 20 roku Bitwa Warszawska przeciwko bolszewikom. Więc de Gaulle był świadkiem tego, ale de Gaulle'owi nie zależało być w Polsce, jego interesowała tylko kariera. Więc kiedy w 19 roku skończyły się jego kursy, zresztą bardzo popularne, bo doskonale mówił, powiedział: ja tu nic nie mam więcej do zrobienia, chcę wracać do Francji. Mimo że został zauważony przez szefów, które go namawiali: proszę zostać, ja panu dam awans, zapiszę pana jako w moim sztabie, a nie już jako instruktor, ale nie chciał. Ale nudził się w Paryżu i po miesiącu wrócił, a w międzyczasie był początek odwrotu polskiego spod Kijowa, który trwał całe lato. No i de Gaulle przez też przypadek, i to pisze w jednych z artykułów, który szykuje, znalazł się przy armii Rydza Śmigłego, trzeciej armii, która miała być siłą uderzeniową na tyłach armii rosyjskiej według plana Piłsudskiego, Rozwadowskiego i tak dalej. Ponieważ Francuzi wysyłali na jednostki frontowych doradców wojskowych i on był członkiem jeden z tych małej grupy oficerów. Więc ja piszę w tym artykule, że nie tylko widział Piłsudskiego z bliska w momencie kluczowym jego kariery i kluczowym dla Polski, ale też był jedynym człowiekiem na świecie, który poznał tak samo Tuchaczewskiego, przeciwnika, jak i Piłsudskiego. Poznał Tuchaczewskiego, jak powiedziałem, w celi niemieckiej. Ale to jest jednak trochę jak sztuka grecka, taka dramatyczna w pewnym sensie, albo Shakespeare. Jednego i drugiego poznał dobrze, trzeba tak powiedzieć. Poznał dobrze, ale poznał źle. Czyli miał okazję być z nimi dość blisko, ich obserwować, szczególnie Tuchaczewskiego, ale nie doceniał ich wartości, ponieważ patrzył na nich przez pryzmat czysto francuski, wojskowego francuskiego. Czyli jeśli chodzi o Tuchaczewskiego, to był
człowiek, który zdradził przysięgę, którą złożył carowi, nie doceniał też, że on był geniuszem militarnym i że jemu się udało, może był zazdrosny, uciec z Niemiec, a jemu nie, mimo de Gaulle próbował, ale był bardzo wysoki fizycznie, nie najmocny też, więc się nie udało mu i to była wielka frustracja, więc może jest trochę tego. A poza tym de Gaulle, nie mając, używam takie słowo smykałkę, nie wiem czy to jest właściwe, ale nie mając tak naprawdę zainteresowania strategią i wojskowością, jak Tuchaczewski miał, on nie doceniał, co się roiło na tych olbrzymich terenach wojny na wschodzie, czyli wojna, la guerre de mouvement, to znaczy wojna ruchoma. Już nie było to pozycji jak we Francji przeciwko Niemcom, artyleria i jednak strzela na drugim. Tam były ważne konie, była ważna lekka artyleria, był ważny manewr. A u Piłsudskiego widział człowieka, który jest szefem państwa polskiego i który nagle interesuje się szczegółami bitwy, opuszcza Warszawy i dezorganizuje pracę wojska, kierując jakimś atakiem na tyłach armii rosyjskiej. Więc skoro dla de Gaulle'a najważniejsze było państwo, a nie wojsko, a u Piłsudskiego było absolutnie odwrotnie, on nie doceniał wtedy, że Piłsudski wtedy grywał trochę jak w kasynie, grał wabank o swoją karierę polityczną na polu bitwy. I ironią tego wszystkiego, że później de Gaulle, kiedy stał się politykiem po 40 roku i przestał być wojskowym, robił to samo, czyli posługiwał się jego roli jako przywódca wojskowy, żeby zdobyć władzę polityczną. I to zrobił dwa razy, czyli w 1944 roku i w 1958. Czyli według pana, mimo że znamy de Gaulle'a przede wszystkim jako generała, jako organizatora ruchu oporu, de Gaulle jednak był bardziej politykiem niż wojskowym. Zresztą pana pytanie to mówi, bo organizatorem ruchu oporu nie był. De Gaulle się w ogóle wojną nie interesował. Dla niego wojna to było gra w szachach, jak wykorzystać pozycje wojskowe, żeby zyskać polityczny atut. Zresztą Piłsudski działał dokładnie tak samo, mimo że był amatorem w kwestiach wojskowych, czego de Gaulle nie był. I jest bardzo dużo podobieństw między de Gaulle a Piłsudski. Niestety de Gaulle nic nie napisał na ten temat, więc trudno powiedzieć, o ile się później interesował osobowością Piłsudskiego, który wraca do władzy w formie takiego coup d'état. Zresztą w formie dość zbliżoną, może więcej brutalną i mniej zręczną politycznie niż de Gaulle w 1958, więc nie trzeba patrzeć na de Gaulle'a jako wojskowego, bo według mnie on nie miał umysłu wojskowego, on miał umysł polityczny. Widział w jego służbie wojskowej kariery sposób, żeby służyć Francji, bo był wielkim patriotą. Ale zrozumiał przez te 3 lata zamknięcia w 4 mury, kim on naprawdę był. I zrozumiał, że już wielką karierę w wojsku nie zrobi. I wszystko wskazuje na to, nawet jego sposób prowadzenia własnej kariery w Polsce i później, pokazuje, że on budował swoje awanse przede wszystkim oparte na znajomości z wpływowymi osobami w wojsku czy w świecie politycznym później. I powiedzmy jeszcze 2 słowa o tym może i najważniejszym okresie w życiu de Gaulle'a, czyli o czasach prezydentury. On był niewątpliwie wielkim prezydentem, nie tylko chodzi o wzrost, ale też kontrowersyjnym. To znaczy, ja bym powiedział, że to, co de Gaulle zostawił Francji, oprócz tego, że nie poddał się reżimowi Pétain, który był haniebny i reprezentował wolną Francję w Londynie, czyli uratował honor Francuzów i potem w 1944 roku pozwolił na to, że władza nie została zagarnięta przez komunistów, bo była rywalizacja, kto dotrze do merostwa paryskiego szybciej, de Gaulle czy komuniści w sierpniu 1944 roku, kiedy Polacy walczyli o Warszawę w powstaniu. Więc to Francja mu zawdzięcza. Ale on został dość szybko wyrzucany z życia politycznego, bo to był parlamentaryzm po staremu, trochę jak teraz mamy jeszcze we Włoszech. I kryzys w Algerii, czyli ruchy oporu, ruchy niepodległościowe Arabów oraz silny opór Francuzów z Algerii powodował kryzys polityczny, ponieważ Czwarta Republika, która powstała po wojnie, nie mogła sobie dać radę, więc de Gaulle został wybrany jako ten czynnik, który potrafi połączyć wojskowych i zbuntowanych Francuzów w Algerii oraz szanować praworządność i konstytucję, porządek konstytucyjny we Francji. Ale zrobił to w taki sposób, że zmusił parlamentarzystów francuskich w 1958 roku do głosowania
akceptowania nowej konstytucji, która daje de Gaulle'owi czy prezydentowi bardzo dużą władzę. Więc to było robione etapami. Najpierw wybrano go na premiera, potem zaakceptowano jego projekt konstytucji, który był podany referendum i dopiero w 1958 roku, 21 grudnia, czyli 65 lat temu dzisiaj, został wybrany nie bezpośrednio przez naród francuski, ale przez Sejm, Senat i różni reprezentanci lokalni. Dopiero 5 lat później, znowu po kolejnym referendum, jest wybrany bezpośrednio. Więc to daje Francji do dzisiaj bardzo silny atut koncentracji władzy i podjęcia trudnych, twardych decyzji, które są nie do wykonania w krajach parlamentarnych. I to jest ta wielka słabość demokracji, którą de Gaulle pogardzał. Więc to zostawił Francji, to jest bardzo cenne. I druga rzecz, którą zostawił, powiem, to jest to, że on stworzył dla Francji broń nuklearną, francuską, niezależną od władzy decyzyjnej Amerykanów. I to daje Francji rangę na arenie światowej, która się do dziś liczy. Więc można powiedzieć, że de Gaulle zostawił Francuzom dwie bardzo cenne rzeczy, które do dziś są dumą Francji. Gościem magazynu Eureka był znawca Francji i stosunków międzynarodowych, a także pisarz, hrabia Jan Roman Potocki. Bardzo panu dziękuję i do usłyszenia. Ja dziękuję. Wesołych świąt. Program pierwszy Polskiego Radia.